W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu w Krakowie została otwarta najnowocześniejsza w Europie tak zwana sala hybrydowa do przeprowadzania operacji ratujących życie dzieci z wadami serca. Aparatura jest warta 5 milionów złotych, ale dla małych pacjentów jest bezcenna, bo teraz dzięki niej można w czasie operacji kontrolować precyzyjnie stan naczyń krwionośnych i wnętrza struktur serca oraz przeprowadzać zabiegi wewnątrznaczyniowe. Czyli nie musimy wyjeżdżać z pacjentem, jechać do pracowni hemodynamicznej, sprawdzać, co zrobiliśmy. Możemy to sprawdzić od razu. Możemy od razu korygować to, co zrobiliśmy, względnie poszerzyć jeszcze zakres działalności. Nowa sala operacyjna daje lekarzom nowe możliwości w operowaniu zwłaszcza najcięższych i najbardziej skomplikowanych przypadków. To jedyna tego typu sala operacyjna w Europie. To jest olbrzymi skok w przyszłość. Tego typu sala hybrydowa stwarza zupełnie nowe możliwości leczenia wad, unifikowania procedur, zastąpienia dwóch, trzech operacji jedną, skracanie czasu pobytu w szpitalu i przede wszystkim umożliwienie leczenia w nowy sposób niektórych wrodzonych wad serca. Aparaturę sfinansowała Fundacja Radia Z. Fundacja Zetki pomaga dzieciom z wadami serca. Takim jak 3-letni Antek urodził się z połową serca. Przeszedł już 3 operacje w Prokocimiu. Dzięki nim może funkcjonować niemal normalnie i rozwijać swoje talenty. Antek jest normalnym dzieckiem, rozwija się prawidłowo, powiedziałabym, że nawet ponadprzeciętnie. Antek, ile to jest? 54 dodać 24. 78. Bo 4 plus 4 to 8. Hybrydowa sala będzie służyć dzieciom już na początku stycznia 2014 roku. W najbliższym czasie lekarze zostaną przeszkoleni w używaniu nowego sprzętu. Jest to szczyt najnowszej medycznej techniki na 220 metrach kwadratowych. Zużywa tyle prądu, co małe osiedle mieszkaniowe. Ile energii, dobrej energii potrzeba było, żeby ten projekt doprowadzić do szczęśliwego finału? To jest inwestycja, która pochłonęła 5 milionów złotych i proszę pamiętać, że są to środki w całości zgromadzone z 1% podatku. Naprawdę warto przekazać nawet każdą złotówkę tego 1% podatku, bo później jak się uzbiera góra tych złotówek, to można zrobić taką inwestycję jak to. Krakowski Szpital Dziecięcy przeprowadza ponad 400 operacji kardiologicznych rocznie. Połowa z nich to niezwykle skomplikowane zabiegi, takie, którym teraz sala hybrydowa da nowe, potężne wsparcie. To urządzenie bardzo poszerza nasze możliwości. Dzięki temu można będzie leczyć, można będzie operować większą liczbę pacjentów, można będzie robić to znacznie bezpieczniej i można będzie się tutaj pokusić o zupełnie nowe techniki, dotychczas niestosowane. W Polsce rodzi się prawie 3000 dzieci z wadami serca rocznie. Dzięki sali hybrydowej będzie można jeszcze skuteczniej pomóc w powrocie do normalnego życia takim małym pacjentom jak genialny matematyk Antoś.